No to jesteśmy. Dobry wieczór, za moimi plecami bałagan, ale jestem w trakcie małego remontu. Kochani, o 23.30 miałem opublikować rozmowę wideo z funkcjonariuszem BOR-u. Dziś już bez sensu, żebym ją opublikował, bo jest dosyć późno. Rozmowa jest naprawdę szokująca. Szokująca, z jej treści jednoznacznie wynika, że bezpieczeństwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych osób z Pałacu Prezydenckiego jest najdelikatniej rzecz biorąc zagrożone. Ten funkcjonariusz BOR-u, to jest oficer BOR-u, który służy dzisiaj na obiekcie Pałac Prezydencki, jasno, z precyzją wskazał mi i pokazał dowód, namacalny dowód, że na dwa dni przed wypadkiem, przed kolizją prezydenckiej limuzyny, opony w tym BMW były punktowo nagrzewane, jak to określił, na garażach. To miał być sposób na pozbycie się przez starą ekipę, przez nominowanych przez poprzedniego szefa BOR-u oficerach, to miał być sposób na pozbycie się pana szefa obecnego, Andrzeja Pawlikowskiego, skądinąd bardzo przyzwoitego człowieka, profesjonalistę w tym, co robi. Dlatego nie ma większego sensu, żeby teraz o 12:30 w nocy publikować te rzeczy, ale rano, jutro do tego wrócę. Emocje minęły. Szkoda, że wracamy do Polski, no ale zawsze ktoś w piłce nożnej przegrywa. Ja myślę, że największym wygranym tych mistrzostw Europy jest właśnie Polska, bo takiej piłki nożnej nie oglądaliśmy. Ja mam 42 lata i ja takiej piłki nożnej w wydaniu polskiej reprezentacji kadry narodowej nie widziałem. Raz jeszcze kłaniam się w pas. Naszym kochanym piłkarzom dziękujemy. Ja dziękuję za piękne mecze, za piękne chwile uniesień, za emocje i do miłego zobaczenia w Polsce. Będę na Was czekał na Okęciu. A Was zapraszam jutro. Naprawdę sprawa pana prezydenta Dudy, Biuro Ochrony Rządu, prześladowania funkcjonariuszy, szczególnie tych młodszych. Oni kurtek nie mają, tam kurtki sobie wzajemnie pożyczają, jak deszcz pada. Słuchajcie, naprawdę trzeba zobaczyć, posłuchać tego materiału i na to zapraszam Was jutro o godzinie 21. Do zobaczenia, do miłego zobaczenia. Proszę Was jeszcze o wsparcie pana Stanisława, jakieś tu już mamie wpadła, pana Stanisława. Jutro właśnie rano wyjeżdżam do pana Stanisława pod Lublin, pod Zamość, to jest między Lublinem a Zamościem, do tego starszego pana, któremu nawałnica zabrała cały dorobek życia, nie był ubezpieczony. Kłaniam się raz jeszcze, dobrej nocy, cześć.